Dzień dobry, Anna Drukała. Zapraszam na przegląd najciekawszych wydarzeń z naszego regionu. To największa w Polsce inwestycja medyczna ostatnich lat. Szpital Uniwersytecki w Krakowie przenosi się do nowej siedziby w Brokocimiu. Musimy pamiętać, że Szpital Uniwersytecki to jest 1400 łóżek, natomiast tutaj zostanie przeniesione 925 łóżek, a więc blisko 80% wartości szpitala, ponad 30 oddziałów, 24 sale operacyjne, poradnie. Koszt budowy nowego szpitala to ponad 1 200 000 000 zł. Dodatkowe 255 000 000 zł na sprzęt pochodzi z funduszy unijnych województwa małopolskiego. Robi to ogromne wrażenie. Rzeczywiście nowoczesność tego obiektu, tego szpitala uniwersyteckiego jest na bardzo wysokim poziomie. Pełna automatyka wszystkich funkcji. Wygodna rampa najazdowa, kontenery i pojemniki do segregacji śmieci, zasilanie solarne i monitoring. Tak wygląda najnowocześniejszy w Małopolsce punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Podłężu w gminie Niepołomice. Mamy fajny budynek z salką edukacyjną, ścieżkę edukacyjną, więc oprócz tego, że tutaj można zostawiać wszystkie niezbędne rzeczy, niepotrzebne rzeczy, chcemy, żeby to miejsce żyło, żeby tutaj były jakieś wizyty dzieciaków ze szkół, przedszkoli, żebyśmy od najmłodszych lat tych młodych ludzi uczyli, że trzeba dbać o środowisko. Nie tylko mówimy o składowaniu odpadów, ale również przede wszystkim mówimy o edukacji, bo to jest bardzo ważne, żeby ta edukacja tak naprawdę odbywała się od lat najmłodszych i ta inwestycja właśnie chociażby po to jest przygotowana, żebyśmy mogli edukować najmłodszych. To nie wszystko. W niepołomickim Przoku możliwe będzie podreperowanie starych sprzętów i przekazanie ich do dalszego użytkowania, a wszystko w duchu Eko Małopolska. Mamy taki punkt tutaj, po raz pierwszy na Przoku, gdzie można przywieźć jeszcze urządzenia działające, które po niewielkiej naprawie tutaj można będzie komuś innemu przekazać. Czyli tak zwane będziemy robić tak zwany punkt rzeczy nadających się jeszcze do ponownego użytkowania. Place zabaw wykonane z przyjaznych dla środowiska materiałów, drzewa i krzewy rodzimych gatunków, kwietne łąki czy miododajne rośliny. Zgodnie z planami zarządu województwa w każdej małopolskiej gminie powstać ma ekopark. Miałem przyjemność uczestniczyć jeszcze jako radny miasta Krakowa w przygotowaniu, w opracowaniu, w koordynowaniu tego projektu. Chciałbym, żeby się rozwijał także w Małopolsce. W związku z projektem Eko Małopolska chcemy budować ekoparki, czyli miejsca, które będą przyciągać mieszkańców, będą taką ekologiczną wizytówką województwa i właśnie o takich parkach myślę. O taki smoczy skwer jak na Woli Justowskiej może starać się każda gmina. Największe szanse na dofinansowanie mają te, które najlepiej dbają o środowisko, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. Zapraszamy również do oglądania kolejnego serwisu Telewizji Małopolska już za tydzień. Do zobaczenia!